Czekam, ile mogę czekać? Musicie czekać, my nie odpoczywamy. Ja naprawię to, jestem ja, bo jestem właścicielem i nikt już tego nie podważy. Ja stąd nie mam zamiaru cię wyprowadzać. Mamy swoją nieruchomość, a do tej nieruchomości nie możemy wejść, tak? Jakbyśmy się chcieli zbliżyć, zaraz jest policja. Wzywają policję, że miry domowe zakłócamy. Nie sądziliśmy, że w życiu nas coś takiego spotka, tak? Młode małżeństwo, Katarzyna i Adrian Heidnerowie, w listopadzie 2021 roku wygrali licytację upadłościową domu jednorodzinnego wraz z działką, położoną w niewielkiej miejscowości pod Krotoszynem. Licytacja siedliska była konsekwencją ogłoszenia upadłości jego właścicielki, Mileny L. Wraz z kobietą w domu zamieszkiwali wtedy jej rodzice i dwie siostry. Oni mieli 7 dni na opuszczenie i żona pisała do Milena. Poprzednia właścicielka pisała do żony, że to wypada we Wigilię, opuszczenie, że jeszcze żebym dali trochę czasu do niego i to, żeby nie atakować, bo są święta, Nowy Rok, to my też taką decyzję podjęliśmy, że są święta, nie będziemy awanturować się i coś w tym stylu. Poszli państwo na rękę. Tak jest. Ja tam byłem w styczniu tej pani i ona zapewniała, że szukają lokalu i mówi, poczekajcie jeszcze 2 tygodnie. I oni się usuną, mówi, bo już mają inny lokal jakiś tam na oku i będą się wyprowadzać. O ile była właścicielka nieruchomości, Milena L. i jedna z jej sióstr wyprowadziły się z domu po licytacji, to pozostająca tam wraz z mężem i ostatnią z córek, matka Mileny L., Lidia, oznajmiła nowym właścicielom, że nie ma zamiaru opuszczać posesji. Ona do mnie mówi, że akt notarialny jest nieważny, bo ona jest, córka jest pierwszym, a ja drugim właścicielem. I na tym się temat skończył, bo i wtedy my poszli do adwokata, nie? Sprawa dotyczy stricte żądania opróżnienia, opuszczenia i wydania tej nieruchomości, dlatego że nie możemy z pominięciem sądu i drogi sądowej stamtąd państwa usunąć. Mówiąc w skrócie, chodzi o eksmisję. Dokładnie tak. Chodzi o eksmisję dwóch osób i 13-letniej dziewczynki, która jest córką tych państwa. Odwiedzamy dom nabyty przez państwa Heidnerów. Nie pan wyjdzie tam. Jesteśmy tutaj, ponieważ chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego państwo nadal się nie wyprowadzili z tego domu. Dlaczego? No bo sprawy, panie, są w sądzie i dlatego się nie wyprowadzimy. I chciałem się dowiedzieć, na jakiej podstawie państwo tutaj przebywają. Na tej podstawie, bo mam tu prawo. Do wyjaśnienia, do zakończenia sprawy. Nie, proszę pani, żeby przebywać w czyjejś własności, trzeba mieć jakiś tytuł prawny. Jaki pani tytuł prawny posiada, żeby tutaj przebywać? To proszę do mojego adwokata. Nie, ja panią pytam. Przyjechałem tutaj i chciałem się od pani dowiedzieć. Ja siedzę do zakończenia sprawy i tak będzie, proszę pana, aż się sprawy nie zakończą w sądzie. Jak się okazuje, bezprawne zajmowanie domu państwa Heidnerów to nie pierwsza sytuacja, gdy rodzina M nie chce opuścić zlicytowanej nieruchomości. Blisko 10 lat temu ogłoszona została upadłość ojca Mileny L., Rafała M. Wtedy również, po zlicytowaniu domu przez syndyka, rodzina M nie chciała się dobrowolnie wyprowadzić. Musieliśmy składać wnioski do komornika, do sądu o udostępnienie nam tej posesji. I dopiero po 1,5 roku czasu udało nam się, że państwo mi opuścili ten lokal. Było bardzo dużo rzeczy uszkodzonych. Brakowało w każdym pomieszczeniu kontaktów, drzwi. Wanna była uszkodzona, była zrobiona, można powiedzieć, przy odpływie, dosyć duża dziura. Umywalka była całkowicie zlikwidowana, że nie było w ogóle umywalki. Czyli pani nie ma wątpliwości, że to zostało zrobione złośliwie? No złośliwie. Czerwona pieczątka ze sądu, proszę. No ale pismo państwo dostali, no i ja nie... No nie pismo dostali, no to teraz wyczekajcie panie zapisy, my się nie będziemy kłócić. Ja stąd nie mam zamiaru cię wyprowadzać.